Czuwaj. Dzisiaj jest z nami przewodniczka Justyna Rojek, która na tegorocznej Watrze zajmuje się finansami. Justyno, czy pierwszy raz jesteś w takiej funkcji? Nie pierwszy raz. Zdarzyło mi się już wcześniej. Byłam finansistą na wzlocie wędrowniczym, który w Wielkopolsce organizujemy. Także stamtąd pierwsze moje doświadczenia były, więc stamtąd też mnie pewnie wyłowiono i zaproponowano tą funkcję na Watrze właśnie. Ale na taką skalę pierwszy raz zdarzyło mi się właśnie prowadzić finanse, chociaż na co dzień mam styczność z finansami, gdyż w tej branży pracuję, aczkolwiek jednak Watra wędrownicza rządzi się swoimi prawami i ma swoją specyfikę. Właśnie sama wspomniałaś o dużej skali tego wydarzenia. Dokładnie. Powiedz nam, jakie wyzwania stoją przed osobą w rozliczeniu takiej właśnie imprezy? Z mojej perspektywy główny problem to, tak, jakbym powiedziała, problem logistyczny z tego względu, że z Wielkopolski ogólnie jestem, więc też same Bieszczady są dla mnie dużą odległością i prowadzenie finansów z odległości 800 km to jednak troszeczkę jest wyzwanie. Ponadto zawsze mówię, że jak się kończy Watra, wzlot, jakakolwiek impreza, to program kończy swoją pracę, a finanse dopiero rozpoczynają. No bo niestety dopiero ja przyjeżdżając tutaj mogę zebrać wszystkie dokumenty, mogę wszystko podliczyć, każdego rozliczyć z jego obowiązków, z jego pieniędzy. Także ja dopiero zaczynam tutaj tak właściwie pracę. Dobrze, Justyno, w takim razie życzę Ci powodzenia. Przyda się. Przyda się. Dziękujemy Ci za rozmowę. Dziękuję również. Czuwaj. Czuwaj.